Dawno, dawno temu w małym miasteczku żył stary mężczyzna o imieniu Geppetto. Zarabiał na życie, sprzedając własnoręcznie robione drewniane zabawki. Jedyną rzeczą, jakiej Geppetto żałował, było to, że nie posiadał dziecka. Pewnego dnia, gdy spacerował po lesie, znalazł pień, który idealnie nadawał się na jego nową zabawkę. Pień, jakiego szukałem. Zrobię z niego piękną kukiełkę. Geppetto wziął pień na plecy i zaniósł do swojego warsztatu. Położył pień na stole i zaczął rzeźbić. Nagle wydarzyło się coś niespodziewanego. Geppetto usłyszał głos dochodzący z pnia. A! Geppetto był zaskoczony, ale po chwili pomyślał, że to mu się tylko przesłyszało. Gdy rzeźbił dalej, znów usłyszał ten sam głos. A! Chyba się starzeję. Słyszę głosy. Geppetto rzeźbił dalej. Najpierw powstała głowa kukiełki, a następnie ramiona i nogi. Geppetto w końcu skończył kukiełkę. Posadził ją na krześle i zaczął sprzątać. W tym momencie usłyszał inny głos. Dzień dobry! Geppetto rozejrzał się dookoła, ale nie zobaczył nikogo poza drewnianą kukiełką. Więc wrócił do swoich zajęć. Po krótkiej chwili kukiełka zeskoczyła z krzesła i zaczęła tańczyć w pokoju. Widząc to, Geppetto o mało nie zemdlał. O mój Boże! Ta kukiełka żyje! Oczywiście nie było to prawdziwe dziecko, ale śmiało się, rozmawiało i bawiło jak jedno z nich. Geppetto chwycił kukiełkę w ramiona. Geppetto i Pinokio byli razem bardzo szczęśliwi. Nadszedł czas, gdy Pinokio powinien pójść do szkoły, ale Geppetto nie miał pieniędzy na szkolne przybory. Dlatego sprzedał swój płaszcz i dał pieniądze Pinokio. Pinokio wziął pieniądze i wyruszył do szkoły. Po drodze podziwiał sklepy, ludzi i targowiska. Nagle zauważył duże zamieszanie. Aby dowiedzieć się, o co chodzi, Pinokio wszedł w tłum. Ponieważ był bardzo niski, musiał iść na sam przód. Kiedy tam dotarł, zobaczył wielki, kolorowy namiot. To był cyrk. Klaun nawoływał klientów przed namiotem. Pinokio był ciekawy, co jest w środku, ale klaun zatrzymał go przed wejściem. Nie wejdziesz do środka, jak nie zapłacisz. Pinokio pomyślał przez chwilę i przypomniał sobie o pieniądzach, które dał mu Geppetto. Mam pieniądze. Wyciągnął pieniądze z kieszeni i dał je klaunowi. W środku namiotu była świetna zabawa. Zobaczył kukiełki występujące na scenie na środku namiotu. Hej, oni też są zrobieni z drewna. Skoczywszy na scenę, Pinokio zaczął tańczyć pomiędzy kukiełkami. Ale publiczność była na niego wściekła. Właściciel cyrku, siedzący nad sceną i trzymający sznurki kukiełek, był bardzo szczęśliwy, widząc żywą kukiełkę. Kukiełka bez sznurków może zarobić dla mnie dużo pieniędzy. Ho, 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 ho. Pomyślał. Gdy tylko przedstawienie się skończyło, złapał Pinokia i zamknął go w klatce. Pinokio był bardzo smutny, że nie posłuchał Geppetta i nie poszedł prosto do szkoły. Zaczął płakać. Widząc wielki żal Pinokia,
Wróżka pojawiła się nagle obok niego. Powinieneś zrobić dokładnie to, co kazał ci twój ojciec, ale widzę, że jesteś już świadomy swojego błędu, dlatego teraz cię uratuję, ale nie popełniaj tego samego błędu nigdy więcej. Ale nie mam już pieniędzy, jak mam teraz iść do szkoły? Wróżka rzuciła zaklęcie i pieniądze pojawiły się w dłoni Pinokia. Nie strać tych pieniędzy. Idź prosto do szkoły. Wróżka przeniosła Pinokia na zewnątrz cyrku. Śpiewając radośnie, Pinokio ponownie wyruszył w drogę do szkoły. Widząc radosnego Pinokia, przebiegły lis i jego przyjaciel kot przecięli Pinokiowi drogę. Ich planem było ukraść mu pieniądze. Gdzie się wybierasz z taką wielką radością? Idę kupić przybory i zmierzam do szkoły. Te pieniądze nie wystarczą ci na przybory. Jeśli zrobisz to, co ci powiemy, będziesz miał dużo więcej pieniędzy. Co mam zatem zrobić? Daj je nam, a my posadzimy je na magicznym polu. Ty też możesz mieć pieniężne drzewko. Możesz zbierać z niego pieniądze, kiedy tylko zechcesz. Naiwny Pinokio uwierzył we wszystko, co powiedział mu lis i oddał mu pieniądze. Lis i kot wzięli pieniądze i szybko się oddalili. Obok pozostawionego samotnie Pinokia znów pojawiła się wróżka. Dlaczego jeszcze nie jesteś w szkole? Kupiłeś przybory za pieniądze, które ci dałam? Wróżka doskonale wiedziała, że Pinokio oddał pieniądze lisowi. Ostrzegła Pinokia. Nie okłamuj mnie, bo cię ukarzę. Pinokio nie posłuchał wróżki i skłamał. Kupiłem przybory, ale zostawiłem je w szkole. W momencie, gdy Pinokio skończył mówić, jego nos zaczął się wydłużać. Czy mówisz prawdę? Kiedy kłamał dalej, jego nos stawał się coraz dłuższy. Aż w końcu Pinokio nie mógł nawet ruszyć głową. Ale jak to? Co się dzieje? W końcu zrozumiał swój błąd i opowiedział wróżce o wszystkim, co się wydarzyło. Widząc, że Pinokio mówi prawdę, wróżka sprawiła, że jego nos wrócił do normalnego rozmiaru. Wybaczam ci, bo powiedziałeś prawdę. Rzucając kolejne zaklęcie, oddała mu pieniądze zabrane przez lisa i po raz kolejny ostrzegła go, by ich nie stracił. Trzymając pieniądze w garści i podśpiewując, Pinokio ponownie wyruszył w drogę, ale tym razem znów znalazł się w niebezpieczeństwie. Właściciel cyrku, który wcześniej porwał Pinokia, stał tuż przed nim. Ponieważ Pinokiowi udało się wtedy uciec, właściciel cyrku był wściekły i chciał go ukarać. Schwytał Pinokia i wrzucił go do morza. Kiedy Pinokio wpadł do wody, nie zaczął tonąć, ale dryfował po powierzchni, bo był zrobiony z drewna. Bardzo mu się to spodobało i zaczął płynąć, poruszając ramionami i nogami. I nagle, kiedy płynął do brzegu, coś się wydarzyło. Hej, co się stało? Gdzie ja jestem? Pinokio nagle znalazł się w ciemnym miejscu. Rozejrzał się dookoła, ale nie widział wyjścia. Pinokio został połknięty przez olbrzymią rybę i siedział właśnie w samym środku jej brzucha. Tymczasem Geppetto zamartwiał się o Pinokia i wszędzie go szukał. Pinokio! Pinokio! W końcu dotarł do brzegu, gdzie Pinokio został wrzucony do morza. Geppetto zapytał rybaków, czy widzieli jego syna. Jeden z rybaków pamiętał chłopca, o którego pytał Geppetto i powiedział, że widział, jak wpadł do morza. Geppetto poprosił rybaka o pomoc.
Wiedząc, jak dobrym człowiekiem jest Geppetto, rybak nie mógł mu odmówić i pożyczył mu małą łódź, by mógł uratować Pinokia. Geppetto wskoczył do łodzi i wypłynął na morze. Po chwili rozpoczął się nagle wielki sztorm. Mała łódź nie wytrzymała uderzeń fal i zatonęła, a Geppetto znalazł się na środku morza. Geppetto był już stary i nie potrafił pływać, więc zaczął tonąć, opadając w głąb morza. W tej właśnie chwili wielka ryba, która połknęła Pinokia, połknęła też Geppetta. Geppetto ześlizgnął się przez gardło ryby prosto do jej brzucha i niespodziewanie usłyszał płacz dziecka. Od razu rozpoznał ten głos. Pinokio, synku, nareszcie cię znalazłem. Tak się martwiłem. Słysząc głos swojego taty, Pinokio przytulił Geppetta cały we łzach. Bardzo przepraszam, że cię nie słuchałem, tatuś. Wybacz mi, już zawsze będę robił, co mi każesz. Wróżka zobaczyła, że Pinokiowi jest tym razem naprawdę bardzo przykro i postanowiła ich ocalić. Wyciągnęła Geppetta i Pinokia z brzucha ryby i przeniosła na wybrzeże. Pinokio po tym dniu stał się bardzo grzecznym chłopcem i zawsze słuchał swojego taty. Codziennie chodził do szkoły, a po szkole biegł prosto do domu, aby pomóc tacie przy pracy w warsztacie. Wróżka zobaczyła, jakim kochanym chłopcem stał się Pinokio i postanowiła go nagrodzić. Pewnej nocy, gdy Pinokio spał, pojawiła się obok jego łóżka i rzuciła zaklęcie. Rano Pinokio obudził się, by jak zwykle iść do szkoły. Jednak gdy wstawał z łóżka, zdał sobie sprawę, że coś się zmieniło. Najpierw spojrzał na swoje ręce, a później na resztę ciała. Był w szoku, nie był już cały z drewna, był prawdziwym chłopcem. Radośnie wyskoczył z łóżka i pobiegł prosto do taty. Tato, tato, popatrz na mnie! Widok Pinokia jako prawdziwego chłopca bardzo ucieszył Geppetta. W końcu mam prawdziwego syna! Ojciec i syn przytulili się ze łzami radości. Pinokio już nigdy więcej nie skłamał, a jego nos był już zawsze na swoim miejscu. Pewnego razu był sobie tata wilk, który szedł do lasu zapolować dla swojej rodziny. Kiedy był w lesie, usłyszał dziwny dźwięk. Rozejrzał się i zobaczył malutkie dzieciątko w krzaczkach. To jest ludzkie dziecko, powiedział wilk z wielkim zdziwieniem. Zabrał je ze sobą z niebezpiecznego lasu. Widząc to z daleka, tygrys Shere Khan był bardzo zły, ponieważ to on ukradł dziecko ludziom z wioski. Mama wilk oraz szczeniaczki pokochali malutkie dziecko. Od dziś będziemy go nazywać Mowgli, powiedziała mama wilk. Od tego dnia Mowgli żył pomiędzy wilkami w lesie. Mama wilk bardzo dobrze opiekowała się Mowgli, tak jak swoim własnym dzieckiem. W krótkim czasie Mowgli zaprzyjaźnił się ze wszystkimi zwierzętami. Bawili się, spędzali czas razem i wchodzili na drzewa, a w tym samym czasie poznawał dżunglę. Przez cały ten czas tygrys Shere Khan z odległości obserwował Mowgliego i czekał na dobry moment, aby go porwać. Pewnego dnia mądry Akela, niedźwiedź Balu oraz pantera Bagheera spotkali się razem i rozmawiali o Mowgli. Ludzkie dzieci są bardzo mądre. Wychowajmy go na chłopca z dżungli. Balu i Bagheera, będziecie go chronić i nauczycie zasad dżungli. Powiedział Akela. Lata mijały szybko.
Niedźwiedź Balu szkolił nowego ucznia bardzo dokładnie. Nauczył go, jak znaleźć jedzenie takie jak orzechy lub miód, wchodząc na drzewa. Mowgli słuchał Balu bardzo pilnie. Codziennie wspinał się wyżej i wyżej, aż w końcu sam nauczył się znajdować jedzenie. Balu nauczył go, jak rozpoznawać dźwięki dżungli. Był dumny ze swojego nowego ucznia. Mowgli bardzo szybko biegał i bardzo dobrze pływał. Bagheera nauczyła go, jak rozpoznawać pułapki zastawiane przez kłusowników i jak ich unikać. Pewnego dnia mały wilk sam wpadł do takiej pułapki. Tygrys Shere Khan chciał go porwać i zrobić sobie z niego obiad. Ale tuż przed tygrysem zjawił się Mowgli i uratował małego wilczka z pułapki. Tygrys Shere Khan znowu przegrał. Balu nauczył Mowgliego magicznych słów, których może używać, kiedy będzie w niebezpieczeństwie. Mowgli bardzo szybko i bardzo dobrze nauczył się tych słów. Mowgli nigdy nie został zraniony przez żadne zwierzę w dżungli. Zdając sobie sprawę z tego, że Shere Khan nigdy nie będzie mógł złapać Mowgliego, poszedł do Bandar Logów, najbardziej niebezpiecznych zwierząt w dżungli, i powiedział im o Mowglim. Jeżeli Mowgli nauczy nas wszystkiego, co wie, będziemy najmądrzejszymi zwierzętami w dżungli. Pewnego dnia Mowgli budował sobie schronienie przed burzą, a Bandar Logi obserwowały go z ukrycia. Zdecydowały, że porwą go przy następnej możliwej okazji. Przy zachodzie słońca Mowgli został napadnięty przez dwie małpy i został porwany w góry, gdzie dżungla była najgęstsza. Mały chłopiec znalazł się pomiędzy Bandar Logami. Kiedy Mowgli zdał sobie sprawę, że został porwany przez małpy, zaczął myśleć. Musiał skontaktować się z Balu i Bagheerą. Nagle zobaczył Sempa Chill latającego w powietrzu i przypomniał sobie magiczne słowa, których nauczył go Balu. Jesteśmy tacy sami, ja i ty. Usłyszawszy te słowa, Semp od razu zauważył Mowgliego i wiedział, że nie jest on obcym i do tego jest w tarapatach. Jestem Mowgli. Czy mógłbyś powiedzieć Balu i Bagheerze, że zostałem porwany? Oczywiście, że mogę. Powiedział Semp i odleciał z wiadomością dla przyjaciół Mowgliego. Bandar Logi zaprowadziły Mowgliego do ciemnej, zimnej jaskini w mieście małp. To miejsce było głęboko w dżungli. Ludzie opuścili je dawno, dawno temu. Nawet jeżeli Mowgli chciałby uciec, Bandar Logów i tak było za dużo i tak by go złapali. Balu i Bagheera dowiedzieli się, że Mowgli został porwany. Zapytali wielkiego węża Ka o pomoc w ratowaniu go. Wszyscy wyruszyli do miasta małp i schowali się za wielkim posągiem. Z ukrycia widzieli Mowgliego oraz setki małp dookoła niego. Czekali na idealny moment, aby wyciągnąć stamtąd Mowgliego. W tym momencie Ka powiedział: nadszedł czas, chodźmy. Bagheera po cichu łapała małpy. Potem zaczęła odpychać małpy dookoła Mowgliego swoimi potężnymi łapami. Bandar Logi zaczęły biegać i krzyczeć w strachu. Jedna za drugą wołały o pomoc. Nagle Bagheera była otoczona przez inne małpy. Małpy złapały Mowgliego i wtrąciły go do kamiennego lochu. Mowgli mógł usłyszeć Bagheerę, który walczył z małpami. Przypomniał sobie fontannę, która była w ruinach, i wiedział też, że małpy nie lubią wody. Bagheera, wskocz szybko do wody! Bagheera rozpędził się i wskoczył prosto do wody. Balu również był atakowany przez małpy. Zaczęła się walka. Balu uderzał Bandar Logi swoimi wielkimi łapami, żeby się obronić. Robił co mógł, ale było ich za dużo. I to było niemożliwe, żeby Balu pokonał je wszystkie sam.
Bagheera bezsilnie widział wszystko z wody. Czuł się strasznie, że nie mógł pomóc swojemu przyjacielowi. Kiedy Balu walczył z małpami, nagle Ka wyszedł z ukrycia. Kiedy Ka zaczął uderzyć małpy swoim wielkim ogonem, wszystkie małpy uciekły w strachu. Małpy od zawsze bały się Ka. Żadna z nich nie chciała z nim walczyć, więc uciekły prosto do dżungli, a Balu w końcu był bezpieczny. Kiedy Ka otworzył swoją paszczę i zaczął syczeć, małpy zatrzymały się. Krzyki nagle ustały i było kompletnie cicho. Korzystając z tej okazji, Bagheera wyskoczył z wody. Mowgli krzyczał z wieży, w której był uwięziony. Jestem tutaj, uwięziony w wieży! Ka zamachnął się wielkim ogonem i zniszczył ścianę wieży. Uwolniony Mowgli wyskoczył z ruin wieży. Balu przytulił Mowgliego z miłością. Jesteś cały, Mowgli? Tak, jestem, ale jestem bardzo głodny i zmęczony. Wszyscy zaryzykowaliście życie, aby mnie uratować. Dziękuję wam z głębi serca. Mowgli również był bardzo szczęśliwy, że zobaczył Ka przy ich boku. Zawdzięczam ci życie, Ka. Dziękuję. Mowgli, Balu i Bagheera pożegnali się z Ka i poszli do swoich domów. Tygrys Shere Khan zdał sobie sprawę, że nigdy nie pokona kogoś, kto ma tak wspaniałych przyjaciół, więc oddalił się do dżungli i nigdy już nie wrócił. Po pewnym czasie Mowgli dorósł i stał się młodym mężczyzną. Pewnego dnia zbliżył się do wioski, gdzie żyli ludzie. Spotkał pewną kobietę, która od razu go rozpoznała. Kobieta zdała sobie sprawę, że to był syn, który kiedyś został porwany przez tygrysa. Położyła małego chłopca w ramionach Mowgliego. Mowgli był bardzo zdziwiony, ponieważ chłopiec wyglądał dokładnie tak jak on, kiedy był mały. Potem do niego dotarło, że ten mały chłopczyk to jego brat, a ta kobieta to jego mama. Balu, Bagheera i Ka obserwowali ich. Od teraz będziesz przy swojej rodzinie, Mowgli. Jeśli będziesz potrzebował pomocy, to wypowiedz magiczne słowo. Jesteś naszym bratem. Nie zapominaj, jak bardzo cię kochamy. Żegnaj, drogi Mowgli. Jego wspaniali przyjaciele pożegnali się z Mowglim. Mowgli żył długo i szczęśliwie ze swoją rodziną, ale nigdy nie zapomniał, kto go wychował. Jego rodzina w dżungli.